Siema, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jesteśmy w Burger Kingu. Zobaczcie, teraz wybieramy tutaj właśnie jedzenie. Jesteśmy w trakcie trasy. Idziemy do Wrocławia na jarmark bożonarodzeniowy. Więc mega fajnie, jaramy się i pokażemy wam, co tam na tym jarmarku jest ciekawego. Ja muszę coś w ogóle zamówić. Tutaj jest stefeczek, zobaczcie. Stefeczek, mamy tylko nadzieję, że się nie zesika tutaj ani nic. No i że można tutaj z nim chodzić. Dobrze, więc mamy plan, że dzisiaj pójdziemy na jarmark, zostajemy jedną noc i jutro może jeszcze gdzieś pójdziemy, może nie, zobaczymy. Pokaż pazy. A no, ale to pazy, że to już pokazałam, co robiłam, takie zimowe. Żulowa ma bardziej świąteczne, ja mam bardziej zimowe, a Hanka bardziej sylwestrowe, pokaż. Dobrze. Później się odezwiemy. Chciałam wam jeszcze właśnie pokazać moje przygotowanie na jarmark. Takie, mam taką choinkę na uszach, ciekawe czy mnie, bo wiecie, te nakrywki mają takie plastikowe. To się podkłada ręce. Takie plastikowe od spodu, takie przeczyste i boję się o nie, no nie będę widać, boję się, że mi po prostu uszy będą się, wiecie, zakażać przez to, no ale zobaczymy. Widzowie, my właśnie wyruszamy w drogę na jarmark. Jedziemy komunikacją, bo tam by nie było gdzie zaparkować, poza tym nie możemy wtedy alkoholu i tak dalej. I słuchajcie, jedziemy komunikacją, mamy bezpośrednio, no ale aż prawie godzinę w jedną stronę, ale no dobra, damy radę. I ogólnie jesteśmy ciepło wszyscy ubrani. Hanka to ma w ogóle jakieś getry, jakieś rajstopy, jakieś nie wiadomo co. Ja nie jestem jakoś mega ciepło ubrana, mam po prostu dres, kurtkę, nauszniki, szalik, więc jest dobrze, a my i tak tam nie idziemy na noc, bo jest dopiero jakaś 17, więc my wrócimy przed tymi największymi mrozami. I słuchajcie, mamy grzańca. Oczywiście Januszem się jest nie bywa, więc my grzańca już sobie zapodaliśmy wcześniej. Możliwe, że tam dokupimy jeszcze, wiadomo, ale mamy w termosie cały termos, więc będziemy sobie zapodawać. Jeszcze zamierzamy oczywiście jakieś kołacze, coś tam popróbować. Wiadomo, że jest mega drogo na jarmarku. Pokażemy wam ceny, bo dużo osób o to pyta i stestujemy, jeżeli coś kupimy, to wam powiemy, czy dobre. A tak to mamy też dużo jedzonka, więc jak wrócimy, dzisiaj jest akurat fajna mama, to nie wiem, albo będziemy oglądać sobie jeszcze, wiadomo, więc mam dużo jedzenia, więc coś nie można przesadzać. Ale idziemy głównie zobaczyć i tak dalej. Pokażę wam oczywiście, bo właśnie zobaczcie, już jest ciemno, więc idealnie jak tam dojedziemy, też będzie, myślę, że najlepszy efekt właśnie o tej godzinie. Doszliśmy. Wygląda tak. Co się kręci? No tu, tu są jakieś takie chyba bajki, czy coś takiego. Mega dużo ludzi, mega dużo. Widzicie, ile jest. Jest masakra z ludźmi. Tam, zobaczcie, jakiś taki domek. Mega dużo tego wszystkiego. Tam jakieś takie pluszaki do wygręźco. Ale ja widziałam na TikToku, że jakaś kraina bajek i wydaje mi się, że to może być dożlowa. Jak oceniasz jarmarka jak na razie? No na razie spoko, ale dużo ludu. No właśnie, mega dużo. Dałam jej nauszniki, bo ja jakie miałam, to te choinka kolczyków, którą wam pokazywałam, mega mi naciskały i mnie po prostu uszy strasznie bolały. Jesteśmy bliżej, jak to wygląda z bliska. Ładnie to wygląda, ale po prostu to, że to jest tak niedostępne, odbiera urok. I tam jest to takie coś, widzicie, taki kołowrotek, to się przechodzi i to się kręci. Kurde, mega bym chciała to iść, ale to trzeba wejść przez całe, to nie też to kosztuje 25 zł od osoby, to jeszcze trzeba czekać w tej kolejce. Ale na to samo to, to bym bardzo chętnie wlazła. Coś takiego kiedyś było na parku, że wiecie, ja widziałam, jak ludzie tam tak upadali i w ogóle sobie krzywdę robili, bo to tak się kręci i trzeba przechodzić. To jest mocne. Tutaj, Jezus Maria, nie da się iść. Tutaj zaczynają się te różne... Patrzcie w ogóle jakie ładne oświetlenie, ale to na Piotrkowskim na Słodzie jest podobnie. Te różne takie budki z jedzonkiem, z różnymi rzeczami. I czaimy się tak przede wszystkim na kołacze, ale też na jakieś ostypki, może coś takiego. Słuchajcie, tłum jest ogromny, gdzieś tak patrzą. Przecież to się nie da iść. Mam wrażenie, ja czuję się jak pierogi w jakimś garnku. Ludzie we Wrocławiu chyba mają ruch lewostronny, bo zauważyłam, że nie potrafią, nie ogarniają, że prawa strona powinna iść tu, a lewa tam. I idą tak, że się nie da iść.
Zobaczcie, jaka ładna karuzela. A, ona teraz nie działa, teraz przed chwilą się kręciła. Szukamy cały czas kołaczy albo sypku. Zupy są na przykład po 25 zł, hiszpajdy po 30, więc takie ceny dosyć typowe, jak na TikToku się widziało. To jest dużo, ale nikt się nie przychodzi się na wpieprzać, tylko bardziej sobie jakąś przekonstrowaną, więc uważam, że spoko. Zwłaszcza, że pewnie miejsce na takim jarmarku jest mega drogie. Ej, oni nam uciekli, chodź szybko. Łatwo się bardzo zgubić, dobrze jest chodzić za ręce. Bo już chyba bardziej się możesz wypowiedzieć, jak jest. Dużo ludzi. To jest jak korek. Nie da się iść. Tak, i już wiem, że zrobię takiego TikToka oczekiwania versus rzeczywistość, że się nie da iść, że się stoi jak w jakimś korku. Słuchajcie, jemy oscypy. Jezu, powróciłam sobie rękawiczki. Jemy oscypy i ogólnie tak. Jeden oscyp, 5 zł z grilla. Złotówka więcej za żurawinę. Żurawina dobra, nie jest zbyt intensywna. Oscypy nie smakują takie jak w Zakopanem, nie smakują takie jak w górach. Są takie bardziej twarde. Podgrzewają je na grillu takim, nie takim glinianym jak normalnie, tylko na jakimś takim, co w domu sobie możecie podgrzać. Więc to minus. Myślę, że to udawane, że to nie jest z gór w rzeczywistości. I life hack ode mnie. Za żurawinę dopłaca się złotówkę, więc jak chcecie być Januszami, to weźcie tak jak my, jednego oscypka z żurawiną, drugą bez. Oni leją dosyć dużo tej żurawiny, to możecie sobie wtedy obydwa oscypki maczać. Znaczy nam nie nalali jakoś mega dużo, ale innym ludziom lali więcej, więc akurat jest szansa, że wam naleją dużo. Słuchajcie, uważajcie na to. Jest napisane, że za 100 gramów zapłacicie 10 zł. 15. Okazuje się, że jednak dają większe porcje i w rzeczywistości zapłacicie 35. Więc i w ostatniej chwili wam to mówię, żeby już ciężko było zrezygnować, więc uważajcie na tą kiełbę. Słuchajcie, mega beka. Stwierdziłyśmy, że przetestujemy kasztany do jedzenia. Wyglądają normalnie jak kasztany. Normalnie jak kasztany z drzewa, ale się je je. Więc stwierdziłyśmy, że skusiły nas, w sensie nie wiadomo, czy to będzie w ogóle dobre, czy nie. Można też kupić takie, żeby później sobie upiec, ale no damy wam znać później. Patrzcie, w takim czymś pani te kasztany robi, widzicie? I ogólnie tutaj jest pokazane, jak je sobie upiec, jakbyście chcieli w domu. Ale oczywiście to jadalne muszą być. I ogólnie to w takim piecu. No wygląda to bardziej profesjonalnie niż te oscypki. Patrzcie, ta pani dosypuje z wiaderka normalnie. No, powiem wam, że wygląda to ciekawie. Ciekawe, jak to będzie smakowało. Piszą, że z masłem i z solą dobrze smakują. Mała porcja, my bierzemy małą, kosztuje 15 zł, a duża 25. Więc ciekawe, ile będzie w tej małej. Patrzcie, tamta pani tam z tyłu jest jeszcze jedna i ona nacina te kasztany. O nie, ona się jakby spojrzała. Ona nacina te kasztany i one później je pieką. I one są takie, no ej, ciekawe, jestem mega smaku. I czy sól tam sobie weźmiemy też, to stestujemy. To byśmy dużą. Serio, dużą porcję? Nie jest mała, ona na lwa, no mała jest jakieś 5, a tu jest mega nie, duża. Nie. Było tak, że pani powiedziała, ktoś się zapytał, ile jest w porcji. No. A ona powiedziała, w małej 10, w dużej 15. Kasztanów. Więcej niż 10, no. No nie wiem. Dobra, zaraz będziemy to liczyć. Jestem mega ciekawa smaku tych kasztanów. To jest taka beka wpieprzać kasztany. Słuchajcie, więc tak, jeśli chodzi o kasztany, czy polecamy? Uważamy, że warto spróbować, bo jest coś innego. Smakuje trochę jak ziemniak, jak taka bulwa. Jest nawet słodkie. I ja na początku to ugryzłam tak, ale okazuje się, że to trzeba otworzyć. Nie je się tego najłatwiej, ale... W środku jest miękkie, cieplutkie, trochę jak bób może, ale mniej intensywne. To jest słodkie, trochę jak ziemniak. Z solą rzeczywiście lepsze, z masłem byłoby w ogóle the best. Trochę jak ziemniak, trochę jak orzech, trochę jak jakiś topinambur, coś takiego. Ale no, na pewno ciekawe. I jak za 15 zł, no to sporo. Ile tu 10, chyba że my rzeczywiście jest całkiem dużą porcję. Możliwe, że to w ogóle jest całkiem dużo. Ale i tak spoko. Powiem wam, że te kasztany mega zapychające, w ogóle cała jestem ubrudzona, mega zapychające, naprawdę i najadające, więc jeżeli jedziecie je sami, to nie bierzcie dużej porcji na pewno i tak myślę, że ciężko wam będzie zjeść małą, bo no po prostu one są takie, no jak taka bulwa, no nie? Serio uważajcie, bo no są po prostu takie najadające i też musicie mieć picie, bo bardzo wysuszają gębę. Więc też za to zwróćcie uwagę, ale uważam, że naprawdę, jeżeli nie próbowaliście, warte przetestowanie. Zobaczcie, jak tutaj jest ładnie. Jak tu jest bardzo ładnie, ale tu jest jeszcze ładniej kołacze. Zobaczcie.
tutaj są, no oczywiście nie podejdę, ale są te takie bajki, takie jakby stworki opowiadają bajki i to jest akurat spoko. Tam są różne takie atrakcje, no ładnie, tu akurat jest ładnie, chociaż kolejka do kołaczy jest bardzo długa, ale w niej stoimy. Słuchajcie, coś wspaniałego na koniec, a mianowicie kołacze. Pokaż te w środku. Zobaczcie, jak parują, jakie cieplutkie, gorące, ślicznie pachnące, przyciągają z daleka. I my się tak dziwimy, 20 zł to mało. 20 zł to też, słuchajcie, to jest taka cena, no nieduża jak taki jarmark, no nie? Ale już widzimy czemu. One nie są duże, zobaczcie, one są takiej wielkości. Wzięłyśmy jeden waniliowy, drugi cynamonowy, uważamy, że to są najlepsze smaki. Cena taka jak na takich właśnie stokach narciarskich. No ale z drugiej strony na stokach narciarskich są właśnie większe. Ale dobra, testujemy smak. Królową szybko zrobimy pierwszy test. A jaki ty masz? Cieplutkie, gorące, mega duża kolejka. Ja mam badem waniliowy. Dobry, ale jak dziwny jak na kołacza, nie? Dziwny. Taki zapychający, kołacze takie nie są, nie? Mhm. Kołacze są takie lżejsze. Staliśmy po to jakieś pół godziny. No pół godziny, kolejkę. Nie no, to jest świetne i tak. Ten jest lepszy, no? Ten jest lepszy. Nie. Ale zapychający, dobra, skrzynka operator nie stwierdzi. Tu będziemy więcej chleba niż żurku. No, jest mało tego żurku, ale to jest, Boże, oby ten chlebek się nie zmarnował. No, no jest mega dobry, a jest taki mięciutki. Dobra, no. Nie no, fajne. Jak oceniasz żulowa, żura w chlebie? Fajnie, że w chlebie. A jaka cena? 25. Ej, to nie jest dużo, 25? Nie, no, myślę, że jest spoko. Dziwny 25 zł to jest prawie tyle, ile za kołacza. A kołacz jest no mniej pożywny niż taki żur w chlebie. Dobra, teraz widzowie jazdę stój. Tu robimy opinię. Ale jest mega gęsty. Nie wiem, czy to za sprawą tego chleba, czy po prostu. Szczerze? Nie podchodzi mi ten żur, smak tego żura. No jest taki dziwny, nie? Dziwny, ale jest to chleb. Bardzo pieprzny. Nie smakuje jak żur. Smakuje jak pieprz, taka woda wymieszana z chlebem. Widzicie, co ja mam wrażenie? Że czekam, aż zostanie sam chleb. Nie ma tego żura w chlebie, bo tam już jest po prostu chleb. Tak pomieszali z tym chlebem, nie? No, on smakuje jakby nie miał takiej wyrazistości. Spoko, jak za taką cenę, ale nie jest jakieś pyszne. Może dlatego, że właśnie to już był ostatni dostępny. Słuchajcie, my zaraz będziemy wychodzić. Mieliśmy już iść do przystanku, ale jednak jeszcze ten żur w chlebie. I teraz podsumowując, ogólnie jarmark traci według nas swój urok przez ilość ludzi. Po prostu on byłby ładniejszy, gdyby tych ludzi tutaj było mniej, bo wiecie, po prostu traci urok, nie da się przejść, ci ludzie się pchają na siebie i tak dalej. Może gdyby bardziej muzyczkę świąteczną było słychać, też by było lepiej. Miejscami też jest bardzo ładnie, bo jest dużo tych świateł, ale są miejsca, gdzie tak niezbyt się to czuje. Są miejsca, gdzie właśnie jest tak jak na Piotrkowskiej po prostu w zimę. Co do jedzenia, teraz tak, to jest bardzo najważniejsza rzecz. Jakie są według nas najlepsze zakupy dzisiejszego dnia? Tutaj doszliśmy do porozumienia, że kasztany, bo my dostaliśmy większą porcję, ale ogólnie uważamy, że warte swoje ceny. 15 zł to nie tak dużo jak na tejże standardy, a kasztany coś innego, coś pożywnego, coś ciepłego. Fajne, fajne. A drugi zakup to właśnie żur w chlebie. I teraz tak, stwierdzamy, że w chlebie pewnie leją mniej żura i bardziej to rozmiękczają z tym chlebem, który tam jest. W miseczce dają sam bardziej taki, może bardziej żur wyrazisty, ale i tak jest to bardzo pożywne, jak na to, że kosztuje to 25 zł. Więc serio, to są nasze dwa top zakupy. Pajdy nie przetestowaliśmy, ostatecznie mieliśmy przetestować, ale wygląda jakby miała mało smalca, ale to zostawiamy wam do testu. Znaczy, no najgorsze, nie wiem, powiedziałabym, że te oscypy, chociaż nie były one drogie, ale dobre były. Dobre, ale to nie były takie górskie tak chrupią w zębach, wiesz, tak ślizgają pod zębami. To nie były górskie oscypy. Takie ubasa to był skam. Takie ubasa był mega skam cenowy, więc patrzcie, jeżeli widzicie, że cena na przykład 10 zł za 100 gramów, to weźcie pod uwagę, że zapłacicie 2 albo 3 razy więcej, jak wam już dadzą tą porcję. No to kiełbasa była skamem.
No to chyba kiełbasa najgorsza pod względem, ale była smaczna, tylko była z kamem, po prostu cenowym. No i cena też nie była wyższa niż za innych lokalach, tylko fakt, tak. No tak, no fakt właśnie tej ceny, że tak, to nie był teoretycznie mega skam, ale to było takie wprowadzenie w błąd specjalne. No i tyle, a kołacze smakują trochę inaczej, ale są też mocno najadające, w sumie aż nawet nie dojadłyśmy całego, dojemy sobie później. Więc co nam się wydaje? Co nam się wydaje? Że są bardziej napakowane. Kołacze, że są mniejsze, ale takie bardziej napakowane, ubite, wiecie, niż na przykład na Stokach Narciarskich, więc cena za kołacze jest naprawdę spoko, dwie dychy to jest okej. Okay. To są, słuchajcie, obowiązki rodzicielskie. Wróciliśmy, bo jak ja wyglądam. Masakra, sobie założyłam na górę ten szal. I wychodzę ze Stefeczkiem na spacerek. On ogólnie był sam. Pierwszy raz w nowym miejscu. Tak, wiecie, przyjechaliśmy i od razu został sam. Więc jak na to dobrze się sprawuje. Nic złego nie narobił. Naprawdę ładnie się zachował, więc akurat bardzo dobrze, jeśli o to chodzi. No i wyszłam z nim od razu na spacer, żeby nie miał okazji narobić w mieszkaniu, tylko żeby mógł na spacerku. Ale to jest nowa okolica, więc ciężko jest z tym. Wcześniej się udało, aż się załatwił, ale teraz nie wiem, czy się uda, bo nie dość, że ciemno, on nie lubi, jak jest ciemno na spacerach, no to jeszcze właśnie nowa okolica, no ale mam nadzieję, że się uda. Super, udało się! Tak, Stefeczku! Generalnie jak jest śnieg, to jego ulubioną zabawą w śniegu jest takie ze mną, tylko czekajcie, muszę powiedzieć, gdzie jest więcej śniegu. Ja mu kopię ten śnieg, jakby w niego. Jezu, ile tu jest kup, masakra. Ja w niego kopię ten śnieg i on tam mega lubi. I już później jak się tak, czasem ma takie momenty, że patrzę po prostu na moje buty i czeka, aż ja się kopnę. Stefan! Zobacz! O tym mówię. On to mega lubi. Czekajcie, nie mogę tak dobrze kopnąć. On też czasem się mega czuje w tą zabawę i zaczyna tak, wiecie, w locie ze śniegu łapać buźką. Mega słodkie to jest. Stefeczku, ty się już cieszy. I teraz nie ma aż takiego zabawowego nastroju. Fajnie, jakby jeszcze kubkę zrobił, to będzie w ogóle super.